Co jest potrzebne do zasiadki z psem? No pies! Witamy psa. Ale zacznijmy od początku. Rzucam to. Nazywam się Jarek Mroczek, jestem synem Przemka Mroczka. Z Karp Maxem jestem związany od ponad 10 lat. Zawsze jestem w tle, czy to Facebook, Instagram, portal, czy właśnie kanał YouTube, gdzie odpowiadam za większość filmów, nagrałem je, zmontowałem. 95% to jest moja praca, a teraz postanowiłem wyjść za kamery, stanąć przed nią i rozpocząć cykl. Rzucam to. To teraz powiem wam, czym nie będzie ten cykl, bo to jest łatwiej wytłumaczyć. Nie będą to typowe relacje zasiadek. Sami wiecie, że tego typu kontentu jest bardzo dużo, ludzie robią świetne relacje. Kolejna osoba, która być może wcale nie zrobi świetnych relacji, jest niepotrzebna. Tego nie będzie. Poradniki. Tego też jest dużo. Są ludzie, co wiedzą więcej ode mnie. Facet do rzeczy, bo przynudzasz, ktoś powie, bardzo słusznie, co to będzie. Więc będą to po prostu wędkarskie pogaduchy na różnego typu tematy. Sam ze sobą będę rozmawiał, będę z wami rozmawiał. Kogoś zaproszę. Pierwszy temat to jest zasiadka z psem. Gdzie pies? Pies jest w domu. Czeka na mnie. Wybrałem się sam, żeby na początku rozeznać się, co, gdzie można się rozbić, gdzie tu jest ryba i wtedy zabiorę psa. A jestem w wyjątkowym miejscu. Poznajecie to drzewo tam, po drugiej stronie brzegu? Pewnie, że nie poznajecie, bo to drzewo jakich wiele, w większości jezior. Ale to miejsce jest wyjątkowe. Ja wam powiem, z jakiego powodu. Tu zaczynał łowić karpie mój tata. I tu byliśmy z kamerą chyba 8 lat temu, z Pawłem Kiermaszkiem i z Rafałem Bartkowiakiem. I kręciliśmy film, czy dostałem felka płetwę. I właśnie pod tym drzewem było jedyne branie. Nie udało się karpia wyciągnąć, ale było branie. I tu właśnie wróciłem. Miała nie być typowa relacja z zasiadki, no nagle się zrobiła, więc uzgodnijmy, że to jest taka zasiadka zapoznawcza. Jakoś chcę opowiedzieć o sobie, chociaż głównym tematem to jest pies. Pies, chociaż psa jeszcze nie ma. Pies to jest Bilbo. To jest owczarek belgijski, 11 lat mój chłopak, ale jest młody duchem, ciałem zresztą też. Wieczny wariat. Na razie tak sobie oglądam to jezioro, gdzie tu z nim się rozbić, bo no tu jest muł. Od razu wpada się, nie chcę tutaj z nim raczej być. No nie pozostaje nic innego, jak się położyć i szczekać. Czekać. Przyznam wam się szczerze, że miałem i nadal mam trochę obaw przed nakręceniem, jestem w trakcie kręcenia tego odcinka, a mianowicie takich, że no przydałoby się coś złowić. A jak nic nie złowisz, to co się stanie? Wiecie, co się stanie? Nic się nie stanie. Już przestałem mieć te obawy, już uleciały ze mnie, już jestem nad wodą. Naprawdę zaczynam wypoczywać. I chyba to jest w tym wszystkim najważniejsze, bo pościg za rybami, wiadomo, kto co lubi, no. No ja chyba jednak nie lubię pościgu za rybami, lubię tą ciszę, lubię się położyć, posiedzieć, poobserwować przyrodę. Piękne widoki dla mnie są bardzo ważne, powiem wam, że może to głupie, ale gdybym miał wybrać jezioro, gdzie są niesamowite ryby, ale okropne widoki, jezioro, gdzie no jest mało ryb, ale piękne widoki, to ja wybiorę od razu jezioro, gdzie są piękne widoki. No to już sam wiem, co jest dla mnie ważniejsze. Piękno przyrody, piękne widoki są dla mnie ważniejsze niż piękne ryby. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Tak mam po prostu. No więc delektuję się. A może branie będzie.
tu z ranka następnego dnia. Sprawdzam miejsce, gdzie właśnie chcę przyjechać z Bilbem. Fajne miejsce na pewno do rozbicia się, dużo miejsca. Pamiętam kiedyś, jak ojciec robił kulki w domu, w kuchni, to pierwszym testerem był nas pies, Les. Owczarek szkocki, coli. Możecie go zobaczyć w książce Karp. Siedzi na krzesełku sobie przy wędkach. Najlepiej, gdyby były kulki o smaku, zapachu patyków. Jeszcze kilka zdań wyjaśnienia, bo jesteśmy na innej wodzie niż byłem poprzednio. Wtedy byłem na Chlewienku. Tam chciałem się rozbić z Bilbem na noc, jednak miejsce było zajęte. To jest woda co prawda prywatna, ale to niczym się nie różni od wód dzierżawionych przez PZW. Po prostu łowisz gdzie chcesz, no tu nie ma stanowisk czegoś takiego. Tak samo jest z tą wodą. To jest Trzebień, to też jest woda prywatna. Jednak inny jest dzierżawca niż tamtej wody. Piękna woda, też są karpie. Wiele zwalonych drzew w wodzie, zakamarków. Co prawda w tym roku no niski stan jest bardzo wody. Rok temu w życiu bym tutaj nie usiadł, nie rozbił się, nie byłoby w ogóle tu dojścia. No ale w tym roku jest, więc korzystam z tego. No i zobaczymy, co się uda. A ty co? Już cię nosi? Bo ty chcesz chyba wybrać zapach kulki. Chodź na rozmowę. Kuleczka, a potem kostka, a teraz nos. Pięknie! Zabrałem dla niego wędkę. On jeszcze o tym nie wie, taką małą, 3-metrową, teleskopową. Będzie wybierał sobie popapa, którego mu tam zrobię. Zrobimy bałwanka. Wąchamy. Bilbuś, wąchaj sobie. No, tu masz, zobacz. Jak ty to oceniasz? Słabo. Dodam tylko, że nikt nie sponsoruje tego filmu. Przynęty są moje, za moje pieniądze. Proszę bardzo. Wąchamy teraz Dream Bites. Średnio. Okej. Teraz to chyba jest Meus. Proszę bardzo. Bilbo, zobacz co tu jest. Szybciutko. Chodź, wąchamy. No dawaj. Dawaj. W ogóle coś niechętny jest. Chodź no tu. Bilbo. No patyk wygrał wszystko w ogóle. Nie chcesz przynęt wybierać. No dobra, kończymy wybieranie, sam wybiorę coś, tak? No i tak się kończy, poleganie na psie. No jeszcze jedną. Bilbo, lepszy niż patyk? No chodź, zobaczysz. No niestety patyk wygrał. To miał być pies, który będzie ze mną jeździł na wszystkie moje wyprawy. Początkowo tak było. Gdy skończył 4 miesiące, to był na targach Rybomania, na naszym stoisku Karp Maxa. Tam za nogawkę dyrektora złapał Piotra Kamińskiego, ówczesnego, pozdrawiam go. Może go widzieliście, nie Piotra, tylko Bilba. Szczekał na naszym stoisku, szczególnie gdy ja odchodziłem z kamerą gdzieś tam coś kręcić. No to była jego... Był jego pierwszy kontakt, powiedzmy, z branżą wędkarską. Następnie był na rozpoczęciu sezonu z Karp Maxem na Gosławicach. Skąpał mi się, spadł z pomostu, wyciągałem go, kogoś tam gonił. To jest owczarek belgijski. Ja wiedziałem, że to nie jest prosta rasa. Oczywiście rzeczywistość okazała się, nie słuchaj, gorsza. Uwielbiam tego psa, ale jest wariatem. No więc jeździł na zawody. Jeździł kręcić filmy ze mną. Tylko po prostu energia go strasznie rozpierała i z czasem zrobiło się to bardzo ciężkie, kręcenie z nim filmów. I musiałem po prostu zrezygnować z zabierania go. Bilbo, a ty jesteś kornikiem? Druga rzecz była taka, że no, ludzie, z którymi łowiliśmy, no, trochę się denerwowali, no, bo on do każdej wędki podbiegał przy rzucie. No, to przeszkadzało ludziom. No. Ja ich rozumiem i po prostu z czasem zdecydowałem, że nie będę go zabierał ze sobą. No i siedział w domu. Znaczy na co dzień miał bardzo dużo ruchu, nadal ma. No ale na wyprawy przestałem go zabierać. No i teraz właśnie
po raz pierwszy chyba od, nie wiem, 5 czy 6 lat jest ze mną. Widzę, że nadal reaguje jak reagował, czyli po prostu no, denerwuje się, widzę. No. Ja go rozumiem i nie karcę go w żadnym wypadku za to. To jest trochę jego natura, trochę moich niedociągnięć. No ale nie zamieniłbym go w życiu na innego psa, wiel mnie nauczył. Zobaczymy jak będzie wieczorem. Oczywiście wiem, gdzie zajmie miejsce. Dawaj no hala tu. Dawaj no, piękny nos. Żebyś sobie nie rozwalił wszystkiego. Te patyki. Wilk w pogonie ma twój status. Czy żebrak, czy masz dom w górach? Nos jak kaktus, guderlak, czy masz głos jak chóra? Czy masz sos, czy na karcie siara ostatnia stuwa żarcie? Coś do spania i zardzewiała fura. Wiem, że w czasie jedzenia się nie mówi, ale to im mogę powiedzieć. Chodź no, chodź no. Słuchaj, zabrałem kość dla ciebie. Kość, ale ona będzie później. Pan zjadł, teraz pies powinien, prawda? Ciekawe, co przygotowałem do jedzenia i dlaczego to zawsze. Też masz kuleczki swoje. Powiem ci, Bilbuś, że na to karpia też bym mógł złowić. No jakie wspaniałe kuleczki. Proszę bardzo, to dla ciebie, Bibuniu. Możesz sobie jeść. Nie ma jak to obiad nad wodą. I jak tam? Smaczne było? Mało. A ja coś mam jeszcze dla ciebie. A wiesz, że ja mam jeszcze kostkę? Ło, zapomniałeś. Co zrobić, mieć chwilę spokoju od psa, który gania po wędkach i patyki nosi? Dać mu kość. Chodź, mam coś dla ciebie. W końcu. Bilbo w końcu się uspokoił, dostał kość. Powiem wam, że to jest dobry sposób na psa, który jest świrnięty nad wodą. Dajcie mu kość i psa nie ma. Mogę chodzić do wędek i... Tylko wiadomo, no też nie może cały czas jeść tej kości, bo w końcu może mu zaszkodzić. No ale mam spokój na jakąś... Nie, godzinę nie, pół godziny może. No to możemy pogadać sobie teraz o psach. Napiszcie w ogóle w komentarzach, czy jeździcie ze swoimi psami, jeśli oczywiście macie, i jak one się sprawują nad wodą, jak sobie może radzicie z takimi wariatami, jeśli macie takie. Jeśli macie spokojne, to wam zazdroszczę. No ale sam wybrałem takiego psa, więc też nie mam do nikogo pretensji, jedynie do siebie. Ale nie mam pretensji. Jest jak jest. Znakomity pies to jest. Szkoda, że nie zawsze ze mną. A ty mi tych zębów tu nie rób. Nie robi zębów, ale już miny robi. Ja cię znam. Są charakterne psy. To jest plus takiego psa nad wodą, że raczej się nie boję niczego. Nikogo. No bez przesady oczywiście, ale ten pies mnie obroni. To ja wiem o tym. On nie był nigdy szkolony bojowo. Obronnie, przepraszam. Dlatego, że nie mógł być szkolony, bo miał za dużo w sobie agresji i szkoleniowcy po prostu się nie zgodzili. Ja to rozumiem. Nie chcieli w nim pobudzać więcej tego, więc on był raczej wyciszany, chociaż jak widzicie nad wodą, to nie zawsze działa i go nosi. Na szczęście nie gryzie, mnie przynajmniej. No, powiem wam, że miałem z nim wiele przygód. Wiele przygód, no były takie, co nieprzyjemne były, szczególnie dla niego, ale najbardziej pamiętam właśnie jedną taką. Wiele lat temu kręciliśmy film. Dla niego i dla jeszcze jednej osoby. Zaczęło się od tego, że no rozkładamy namioty, on był na lince przyczepiony. I w pewnym momencie facet, co rozkładał namiot, wszedł na niego. No i co, no ugryzł go w dupę. No. Nie było to ugryzienie jakieś takie bardzo mocne, ale siniak miał na tyłku facet. Ale mówi, że miał do czynienia z owczarkami belgijskimi i nie zrobiło to na nim wrażenia. Oczywiście przeprosiłem, było mi głupio, nie spodziewałem się tego. Później założyłem mu kaganiec i do końca zasiadki był w kagańcu. Tak się zaczęła ta siatka. Następny dzień. Kręcił się wokół wędek. Jedna była zwinięta,
i przynęta tak zaczepiona o przelotkę, zwisała, interesował się nią. Ja oczywiście robiłem coś tam innego i w pewnym momencie jakiś odskakuje od tych wędek, harmider się robi, nie wiem dokładnie jak to się stało, chyba zawinął się jakoś łapką o żyłkę, nie wiem naprawdę. Skończyło się na tym, że on stoi w kagańcu, taki fizjologiczny, język przebity na wylot, hak, obok przynęta zwisa i on tak stoi. Ja mówię, ja pierdolę, co tu robić? Ludzie się zlecieli, ja mówię, odsuńcie się, bo nie wiem jak on zareaguje. Pierwsza myśl, jakieś obcęgi i wytnę, ten, haczyk przetnę i wyciągnę. Zrobiłem dwa kroki, wróciłem, jakoś się wystraszył, odskoczył, trzymałem żyłkę, odskoczył i wyrwał, po prostu sobie język rozwalił. Hak mu wyszedł przez język. Ja mówię, Jezu. Ale jakoś mu się to zasklepiło, w ogóle krwi nie ma. Ja mówię, no, mówię w sumie dobrze, no i zadzwoniłem do weterynarza naszego. I powiedział, żeby obserwować jak najszybciej, jak przyjedziemy, przyjechać z nim. No bo to kilkadziesiąt kilometrów od Koszalina było. Może nawet więcej, może 200. Jeździć po wsiach gdzieś, szukać kogokolwiek w nocy, czy tam pod wieczór to było, no to wariactwo. No, na szczęście, no krew mu nie leciała, mówię, o Jezu. Następnego dnia rozwalił sobie łapkę w jeziorze o coś. To mu koszulką zawijałem, a czwartego dnia kleszcz mu wszedł. Koło tyłka i tak go wyciągnąłem, że jeszcze główka mu została. Mówię, biedny pies. No ale wróciłem do domu, nic mu się nie stało. Język się zasklepił. Szczęście w nieszczęściu, tak szybko to zrobił, że język jakoś, nie wiem, sam zareagował, nie znam się na tym. Lekka blizna. Pies w ogóle, on nic, to jakiś niezniszczalny jest pies, on w ogóle nic nie czuł. On się zachowywał się normalnie, no ale ta zasiadka utkwiła mi w głowie i no, wystraszyłem się wtedy i mówię, no trzeba patrzeć na psa jednak, co robi, ale nie przewidzi się wszystkiego, no. Jako, no towarzysz na pewno, ale też jako obrońca. Wiadomo, zależy wszystko od rasy. Czasami wystarczy mieć psa, który samym wyglądem odstraszy i koniec. A są psy, które nie odstraszają wyglądem, małe psy, ale potrafią tak pogonić, tak pogryźć, że czasami duże zwiewa. O, odnośnie kleszczy, no jo. Powiem wam, no warto psa zabezpieczyć nad wodą, to kiedyś używałem obroży na kleszcze, jednak no to mi się mało sprawdzało, to też taka sytuacja raz była w okolicach Koszalina, chodziłem z nim po lasach, zero kleszczy, żadnego nie miał. Pojechałem z nim na Gosławice z 12 jednego dnia, więc to też chyba zależy od rejonu Polski, może tam jakieś było aktywne, na północy nie wiem. Stosuję tabletki, a nie ma problemu. No i tak jak mówię, zaszłam linkę, jak ktoś idzie, nie puszczam psa luzem, bo też nie chcę, żeby ktoś inny się niekomfortowo czuł, czy się wystraszył. Wiem, co pies potrafi zrobić. Nie mówmy czegoś takiego, on nigdy nie gryzł. On nigdy nie gryzł, ale kiedyś może ugryźć, prawda? Więc ja wychodzę z założenia, że on gryzł i może ugryźć. Jest ogólnie spokojnym psem, ale ja mu do końca nie ufam. W stosunku do innych osób, bo też nie ufam innym osobom, nie wiem jak się zachowają. Wariował trochę z sympatykami, właził mi tu w żyłki przy rzucie, a to jest plus takiego psa, w cudzysłowie. Nie chce mi się przerzucać i nic kombinować. Jak rzuciłem, tak zostawiam do... może do jutra, do rana nawet. Bo zwinie... no chyba, że będzie branie, wiadomo. Boję się. Ja nie wiem, co on będzie tutaj wyprawiał, jak ja będę holował cokolwiek. Dam radę, ale może być ciekawie. A no nie przerzucam, dlatego że on chce po prostu mi to aportować. W ogóle to jest plus, że on nie wskakuje, nie pływa. Być może to jest kwestia tego, jak był mały i wskoczył do wody, wpadł do wody na Gosłowicach, go wyciągałem, ale on po prostu nie pływa. Umie pływać oczywiście, ale on stoi, uwielbia wodę, stoi, żeby tylko czuć grunt i dalej nie wchodzi. Bo jak on by mi chciał aportować ciężarek, no to miałbym tutaj wielki problem. Znam takich, co psy im wskakują i pływają i chcą szukać. Zobaczymy, czy będzie jak kiedyś. Czy położy się na posłaniu, czy na łóżku. O, coś mu się już kostka znudziła. Już koniec? No nie strasz mnie, chłopaku. Dobra kość, jedz.
nic nie brało, na twoją wędkę też nic nie brało, bo nie wybrałeś sam kulki, wolałeś patyki. No na patyki łowić nie będziemy. Może coś opowiem o tej wodzie. Trzebień Wielki to jest w ogóle koło Bobolic, województwo zachodniopomorskie. Piękna woda, duża dosyć, chyba 50 hektarów. Składa się z kilku jakby takich połączonych jeziorek ze sobą, przesmykami. Chociaż w tym roku jest taka susza, że jeden przesmyk się wysuszył i nie ma połączenia już. To jest, tam jest pierwszy trzebień, to jest drugi, trzeci i czwarty. Trzy są prywatnego dzierżawcy, czwarty jest PZW. No i siedzę, tak jak mówię, na tym drugim. Dużo drzew w wodzie. Łowię właśnie tam pod drzewami. No mój tata też tu łowił 30 lat temu. Głównie na następnym trzebieniu. Na tym chyba też. Mam takie właśnie wspomnienie związane z tym. Te jezioro było kiedyś bardzo posępne. Ta woda była wyżej. Te drzewa, szczególnie na kolejnym trzebieniu, tak zwisały nad wodą. Ciemno. Woda borowinowa. I pamiętam, jak byłem z tatą, no i miał karpia i on mu wleciał w te drzewa. Ja patrzę, co robi ojciec, a on się rozbiera i w gaciach idzie nurkować. I on po prostu nurkował pod wodą, odczepiał to wszystko, no i wychodził na brzeg i holował ryby. Ta woda mi w ogóle przypomina trochę Solinę. Z wyglądu, że tak powiem. Kamienie, ten cały jakby klimat naokoło, te drzewa, piękna woda. Byłem po raz pierwszy raz w życiu nad nią właśnie na Extreme Carp Competition. W zeszłym roku kręciłem film, możecie zobaczyć u nas na kanale. Link tu tam podłączę. No i tak wygląda zasiadka z moim psem. Coś tam się dzieje na wodzie. Idź sprawdź. Dajcie znać w komentarzach, czy wy stosujecie na przykład kość, czy to wam się sprawdza, żeby uspokoić psa. A może wasze psy ogólnie są spokojne? A może macie jeszcze jakieś inne pomysły na to, jak radzić sobie z psem na zasiadce, szczególnie z takim energicznym psem. Przy wędkach, jak przy holu, jak przy podebraniu. To są ciekawe tematy, myślę, dla właścicieli psów, którzy jeżdżą z nimi na ryby. No i często pewnie mają problemy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż powiem szczerze, nie znam wielu karpiarzy, którzy jeżdżą z psami. A zazwyczaj tych, co poznałem, to mają małe psy. I chociaż z drugiej strony mały pies, to wcale nie oznacza mniejszy problem, bo znam też takie psy, co no, potrafią ustawić całą rodzinę. Małe psy. Bilbo, co jezioro wypijesz? I jak ja będę ryby łowił? Podejdź tu do mnie na chwileczkę. Rozmawiamy o psach. Co sądzisz na ten temat? Ja wiem, co ty sądzisz. Że trzeba nosem dotknąć ręki. Dawaj, pięknie. Dobry pies. Wypoczywasz sobie, co? No już, Bilbo, spokój. Tam po drugiej stronie dzieci się bawią po prostu i jest taka lina nad wodą, na drzewie i hałasują. Ja tak mówię, psy, psy i psy. A może macie jakieś inne zwierzęta, które zabieracie ze sobą? Może koty? Króliki? Ja się nie śmieję. Kiedyś do redakcji dostaliśmy kilka zdjęć z królikami i waszych zasiadek. Ze świnką widziałem zdjęcie. Może jakieś inne zwierzaki zabieracie? Też możecie dać znać. No i miejmy nadzieję, coś się uda złowić. A jak się nie uda, to nic się nie stanie. Jeszcze mamy wiele zasiadek przed sobą. No, zobaczymy, czy... O, widzicie, bateria już siada. To jest tryb już odpoczynku się włącza. Potem jest tryb boczny. A potem tryb już zasypiacza. No właśnie. I się kładź. O! Tak będzie wyglądała nasza noc. Czyli połowę łóżka zajmuje Bilbo, drugą połowę ja. Tobie to pasuje, co? Tobie to pasuje.
Jeszcze się rozpychasz. Już się ciemno zaraz zacznie robić i trzeba cię położyć spać. Widzę, oczy ci się kleją. Czujny jesteś. Tam po drugiej stronie ktoś namioty rozbił. Rowerami przyjechali. No i Bilbo obserwuje, no, co tam się dzieje. Ale bateryjki mu się już wyczerpały, oczy się zamykają, więc zaraz położymy psa spać. Tak? A jutro też będzie dzień. Tylko jeszcze rybki nie widzieliśmy, prawda? No nie widzieliśmy. No to czekamy na rybkę. A jak to nie nastąpi, to do zobaczenia rano. Został nam banan. Koniec prowiantu. O, budzik dzwoni, żeby wstawać. Staliśmy wcześniej. No co, no nic się nie działo w nocy. Zero brania, za to deszcz przyszedł. Wiatr dość silny. Ten mi się wiercił, schodził z łóżka, wchodził na łóżko. Tak jak powiedziałem wcześniej, tu przydałoby się dosłownie drugie łóżko dla niego. No ale to mile spędziliśmy sobie czas. Ten sobie przypomniał, jak to jest spać pod namiotem. Pamiętam jego pierwszą zasiadkę, to w panikę wpadł, gdy zapiąłem w ogóle namiot, więc teraz paniki nie było, po prostu niepewny był, nasłuchiwał. Tam jeszcze w nocy ktoś przyjechał, głośno się zachowywał na parkingu. Więc też był czujny, o drugiej gdzieś dopiero zasnął. No i teraz do godziny 7 rano sobie spaliśmy, zwijamy się, jedziemy. I tyle. Fajna przygoda. Trzymajcie się i zabierajcie ze sobą swoje zwierzaki.